Cześć, tu Szafana w odcinku o klubie z Barcelony, jednak dziś nie o FC Barcelonie, a o ich lokalnym rywalu Espanyolu. Przygotujcie suby z dzwonkami, bo wyjmuję już bluzę i lecę z ciekawostkami. Espanyol był pierwszym klubem w Hiszpanii założonym tylko przez Hiszpanów. Espanyol był jednym z klubów założycieli Ligi Hiszpańskiej w 1928 roku. Ich biało-niebieskie koszulki upamiętniają Rogera de Lurie, średniowiecznego katalońskiego admirała. Jeśli chodzi o osiągnięcia, to Espanyol nie dorównuje swojemu największemu rywalowi FC Barcelonie. Nigdy nie zdobyli mistrzostwa Hiszpanii, a poza 4 pucharami króla mają na koncie jedynie 2 finały Pucharu UEFA. Nie ma drużyny, która dłużej od Espanyolu występowałaby w najwyższej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii i wciąż nie miała na koncie mistrzostwa. Ich gra w Pucharze UEFA 2006-2007 była tak imponująca, że są jedyną drużyną, która nie wygrała tego pucharu, nie przegrywając żadnego meczu. Co ciekawe, oba finały Pucharu UEFA Espanyol przegrał dopiero po karnych z Bayerem Leverkusen i Sevillą. Każda 21 minuta w meczach Espanyolu to owacja na cześć pamięci zmarłego na atak serca Daniela Harke. To jemu zadedykowana była decydująca bramka Iniesty w finale mundialu. Derby Barcelony są o wiele ważniejsze dla Espanyolu jak FC Barcelony. Interesujący nas klub wygrał dotychczas zaledwie 44 z 209 takich spotkań. To właśnie w Espanyolu swoją karierę zakończył legendarny Alfredo Di Stefano. A dziś w Szafie Fana taka oto bluza Espanyolu Barcelona, niebiesko-szara z długimi rękawami, świetnie widocznym logo klubu i sponsora technicznego Pumy także na rękawach. To model Drysel z cienkiego, lekkiego materiału. I jak było? Zasługuje na waszego suba z dzwonem? Mam taką nadzieję, dajcie znać też znajomym o moim kanale i widzimy się obowiązkowo ponownie w Szafie Fana.